Siema, hejos. Dzisiaj bardzo fajny dzień. Dzisiaj... Takich rzeczy jeszcze nie robiłem. To był moment. Ale co ty zrobiłeś? Co ty wziąłeś? Dalej modyfikacja Raptora. Przyszło parę części do niego, zaraz wam pokażę. Teraz jadę do Tomka, powiedzieć mu co i jak. Może mi pomoże, Tomek chory. I jadę po Kubę do szkoły. Zobacz. No siedzi to. Ale my nie zamontujemy tego. A czemu nie? No bo ślub nie mamy. Czego? Czyli chcieliście zawsze taki odcinek. No to tymczasem... Maciek się boi. Siema Tomek! To był moment! Ale co ty zrobiłeś? Co ty wziąłeś? To był moment z tymi krasnalami. Ale co ty za wziąłeś? Co za narzędzia wziąłeś? No, a ty, no ale zobacz, zobacz. Kubie chcę pokazać. Chowaj, już koniec. Teraz czekamy na Kubę. Ale piździeje, bo dzisiaj jadę po Kubę. Do szkoły. Szmata moja odpala zawsze. Skrzęczy, piszczy, pyrcha. Ale odpala i jedzie. Na letnich oponach cały czas. Pierwszy raz jadę po Kubę. Odebrać go ze szkoły. Telefon do Kuby, że już jestem. Muszę sobie miejsce parkingowe znaleźć. Oj, na pewno się ucieszy. Wczoraj byliśmy na wrakach, Kuba nigdzie z nami nie był. No teraz będzie trzeci tydzień, jak nie będzie jeździł. Cicho, cicho, tu gdzieś muszę w lewo gdzieś tu pojechać. Ten tu mi chciał zajechać. To jest taki tajny wjazd pod szkołę, między domami. Jestem chyba z 10 minut przed czasem. Tu zawsze jest problem z miejscem. Oj, jak to dobrze, że już wszystko do normalności wróciło, że te dzieci już chodzą wszystkie do szkoły. Nie ma tych zdalnych lekcji, to już taka głupota była. Idzie. Idzie. Majsterchef. Siema! Siemano! Aleś ty zgrzany! No trochę w łeb miałem. W łeb był. O ja. Plecak tam muszę. Daj mi, daj, ja ci wrzucę. Dobra. No. Worek. Ale ciężki ty ten plecak jest. No. Siadaj, bo auto jedzie. O, super. Przyniosłem worek, bo mama mi mówiła. No. Mam worek, mam wszystko. Tak, aleś ty zgrzany. Teraz WF-y były? No. Słuchaj, musimy jakoś teraz tu stąd wyjechać. No, to czekaj, jest taki wyjazd. No jest, ten wyjazd taki. Tu gdzieś krawężnikiem będziemy musieli jechać. O, dobrze, zapnij pasy. No to startujemy. No chyba. I co mi powiesz? No nie wiem. Dawno na enduro nie byłeś, nie? No, dawno. A mam dla ciebie niespodziankę. O, fajnie. Coś przyszło do Raptora. Ło. No. Co, cieszysz się, że przyjechałem po ciebie? No. Pierwszy raz, nie? Nie. Nie? Już kiedyś byłem? Kiedyś chyba byłeś z mamą i też chyba kiedyś sam byłeś. Aha. Nie, sam nigdy nie byłem. Pierwszy raz. Aleś ty cały mokry. No cały. Co jeszcze powiesz? A wiesz, że widzowie mi napisali, że chcą taki odcinek, jak cię odbieram ze szkoły? Aha. No. Zmarnowany jesteś po szkole. Nie, zmarnowany. No słuchajcie, jak tak wszyscy zmarnowani ze szkoły wracają, to ja się nie dziwię. W poniedziałek tu jest mój fryzjer. Tak, no. I co z tym fryzjerem? No w poniedziałek raz po WF-ie. No. Pojechaliśmy do fryzjera. A. Taka historia to była, że na początku się bałem. Potem pan mi mył włosy. A potem mnie obcinał.
A. I było fajnie. I było fajnie. No. Miałem WF teraz na sali. Mamy dwie sale w ogóle. Tak? No na jedną chodzimy, a na drugą... I jedna jest w szkole, a na drugą idziemy. Czasem. Na dworzu nie macie WF-u? I czasem jak ciepło było, to mieliśmy WF. To tak, ale tak jak jest zimniej, to nie mamy WF-u na dworzu. A wczoraj co robiłeś? A wczoraj, no to co, leżałem. Chory, nie? No. A jak myślisz, jak będzie na targach? Sobota, niedziela? Moim zdaniem fajnie. Live'y będziemy robić z widzami? No. Jak będą przychodzić? Może. I będą widzowie live'ować sami? Pozwolimy? Nie wiem. Fajny projekt, nie? No. Coś takiego, wiesz. Odpalimy live'a, będziemy sobie wszyscy siedzieli. No. Ochotnik będzie czytał. Na zmianę ty z Tomkiem. No. Ze mną. Dobra. I z Danielem. No i widzowie będą wbijać i pionę przybijać się, maj. Okej. To wszystko będziemy pokazywać na live'ie. Okej. Jedziemy teraz do zakładu. No i a wiesz co, ja od dzisiaj zaczynam robić projekt Raptora na targi, wiesz? O. No. Nie będzie kompletny, bo nie mam wszystkich plastików. Aha. Ale coś się poskłada. No. Będzie w tych barwach, co chcę. I okleinę chcę jutro już zakładać. Także nie wiem, jak co, no. To byś musiał mi pomóc chyba po szkole. Będę mógł. Będziesz mógł? No. No dobra, to trzeba ci mamie powiedzieć, że... Jutro o 9:00 mam do... Wpół do drugiej pewnie. No, chyba tak. Suszarkę mam. No. I polecimy z okleiną. Jak kiedyś. Jak kiedyś, no. Za dawnych czasów, a teraz ocenisz tą okleinę. No dobra. Wiesz co, jeszcze ci powiem, że tak się zakręciłem, że nie wiem, czy dobrą tą okleinę zamówiłem, czy czasami, wiesz, ja po lifcie powinienem mieć i nie wiem, jak tam na końcu się dogadałem z tym, z tą firmą, co to robi, wiesz? Mhm. To dopiero będzie heca. No. Ale mam nadzieję, że zgadaliśmy się do końca. No. No i tak wszyscy mi się wypytują, co wolisz, Kuba, krosa czy kłada? Krosa chyba. Kros. Ale mówisz chyba. No moim zdaniem krosa i tak. Lepsze ruchy masz, nie? No. I wjeżdżamy. I wjeżdżamy. Słuchaj, w maju na wraki pojedziesz z nami. A? Tutaj do Słońska. Aha. Tu zawody są. Będziemy mogli pojeździć. Tata? No. Nie wiedziałem. Jesteśmy na miejscu. Przyjechaliśmy. Plecak biorę, ty bierz kamerę i zobaczysz te. O! Trykwa wyleciała? O! No. Dawaj. Chyba tak. Cześć, Kuba. Cześć, Kuba. Jak się czujesz? Może być, ale do ideału dużo brakuje. Kuba, chodź zobacz okleinę. Zobacz przód. Fajnie. No. To jest nawet takie same, ale jest inne. Trzeba, wiesz co, zobaczyć na YouTube, jak ktoś ma oklejone. Wiesz, bo może być jeszcze niespodzianka, że przyjdą mi plastiki, nie? Ten ostatni plastik, ten przód. Jeszcze kartonik przed targami. Kartonik? Kuba, tam jest kartonik. Tak tu odjąć, patrz, kable, o. Tato! Na sprzedaż. To co, to odstawiamy na razie tu wszystko. Plastiki... Plastiki na sprzedaż. Bo tu była mocna trytka jest. Aha, sorry. Mocna trytka, no tak. Nie, ręką nie dasz rady. Musisz tym, to co ci mówiłem. Ale co ty robisz? No bo nie mogę jej obciąć, bo mamy do dupy nóż. To daj mi ten nóż, ja ci to utnę. Dobra, żeby tylko nic nie pękło. On się składa, trzeba uważać. Dobrze. Dobrze.
stacyjkę to wyciągnąć i odkręcić te śruby z boku, czyli potrzebuje, co potrzebuje? Grzechotka. Wciągamy przód. I przy tym mam to, że jeszcze jakby ktoś miał 700 i tak było tak samo, to śrubkę trzeba wyciągnąć. Aha. A tu? Kuba! Jeszcze tu, patrz, mamy dwie śruby na imbus. Gdzie? Tu. Skryły się. Tu. Aha! I teraz nam zejdzie. Trzymaj. Mam nieszczęście do tej kamery. Gdzie? To ona ma. Ona ma nieszczęście. O, tutaj dychę potrzebujemy. Płaską. Masz płaską dychę? Kuba, dawaj tu. Od drugiej strony teraz. Stacyjkę wypiliśmy. Tata. Tak? Co majsterkujesz? Odkręcam. Zobacz, Kuba. Korek trzeba wykręcać. Korek trzeba wykręcać, no. No, ale tego to jeszcze nie grali. No. Korek trzeba wykręcać. No. To korek jako śruba jest? Korek i jeszcze te, patrz. O. Plastik, kolejny. Te nie są trochę. Gówniarze. Zobacz. One pękają to standardowo. Kolejny to standardowo. Gdzie? No tu idzie. Nie wykopnij mi no tych śrubek, bo ja już podjęłem je kopnąłem. Ale zamieszanie, a miał być gdzieś spokój tutaj. Patrz, Kuba. I raptora nie ma. A tak chiński, amerykański ci widzisz. Tak, ja już jestem bez tyłu. Coś ty, ale nie no, dół też. Dobra. Dobra, no dobra. Taki, teraz tu będę mówił, że... Kuba, zobacz, na to można? Nie, dawaj tu. Spod Lidla nam... Spod Lidla plastiki ukradli. Zobacz co się dzieje, pusto, nie ma. Został nie tu. Ma, zobacz co to Tomek robi, zobacz, patrz, wyrwał. Nie ma. To są najlepsze chwile, patrz. A tu są plastik połamane. No, ty, gdzie? Dobra. Ale kiedy? No tu jest plastik połamany. Nie, tu jest, wspina się, to Kuba śrubokręt krzyżakowy. Nie, o to mi chodzi. Co? Krzyżakowy to no, tu, ty ostatnio go miałeś. Tu nie ma, tu. To tak jest zrobione, Kuba. Nie jest oberwane. Tu masz. Płaski też mówię. Tu masz taki sam, tu no, masz płaski. No. Kuba, że jest jeszcze do rozpięcia, ale nie widzę, bo tu widzę, jest rzemiosło. To jest jak ta świetlenie. Rzemiosło, wiesz? Słuchajcie, mamy ty. No jak on teraz ci się podoba, Kuba? Ja idę popłynąć ścierę i ja to czyszczę, taki? Wiesz? Bo tego nigdy potem już nie wyczyszczę. Ale... To już wyczyściłem? No. Co? Czemu dziadkowi migacz chcesz popsuć? A na co mu migacz? Usunąłeś mi migacz? Niepotrzebny. No chciał. Niepotrzebny. Ja go. Dobra, ja tutaj, patrzcie, bag już tutaj mam prawie doczyszczony. Bo tutaj po tego to się nigdy nie czyści, no bo wiadomo, pod plastikami. Dobra, lecimy teraz. Tu jeszcze zakurzony jest, ale dobra, i tak pójdzie na myjkę jeszcze. A, lampę to wiesz, trzeba tak delikatnie, nie? Bo ona ma posłużyć. Co ci jeszcze dać? Tylne plastiki? Nówkę? Nie, na razie już złożę teraz. A to już przyniosę, Kuba ci pokażę. Tylko... Szmata tu, patrz. A takiego dziadówka. Co chcesz jeszcze? Powiem do szyb? Mamy Mad Maxa już teraz. Wygląda ty jak ten amerykański ten traktor. Kuba, tu nówka, plastiki tył. Człowiek do zadań specjalnych. Tomek, jak? Opanowałeś? Tego będzie lepiej. Jest Yamaha? Z tyłu napis. Oryginal? Jest Yamaha. Yamaha wyprodukowano w Korei Północnej. Papier, muszę połączyć plastik. Papier, plastik. No. Tu masz szmatę. Dobra, to jest dobra. Tak, starczy? No. Tu masz folię, jakbyś tam potrzebował. Kuba, ja już tutaj ci miejsce robię. Git. Tu możesz się bawić teraz. Nie porysujesz. Co jest, Tomek? Kurde, jakby to było tego. Naprawdę? To jednak się udało kupić dobrze?
Patrz, pierwszy jak nigdy. Jak nigdy. Pierwszy leci ten plastik. To co, pomożesz? Czekaj, tylko. Zobacz. No siedzi to. Ale my nie zamontujemy tego. A czemu nie? No bo śrub nie mamy. Czego? No tato popsuł te śruby. Przecież to ja popsułem. No to ty. No ale to nic, ale przyjdzie ty i złączymy, chociaż na jedno, no. A resztę tryckę chcę wziąć, jakąś jakąś śrubę. Uważaj, nie pobijaj, Tomek. Zmiana decyzji, trzeba tablicę odkręcić. A czemu? No bo nie będę wciskał na siłę. Tablica to są trzy śruby, dwie śruby. Tak, uważaj. Nasz siłę, szybko to... Co, znowu przerwa, Tomek? O, możemy zrobić. Kuba, zakładamy teraz przód. Przód? Przód. Takich rzeczy jeszcze nie robiłem. No. Po pierwsze nie robiłem, a po drugie nie wiedziałem. Nie wiedziałeś, nie robiłeś. Nie widziałem. Nie widziałeś, nie robiłeś. Uczy pani, mi brakuje. Czego? Śrubkę zgubiłeś? Nie. Dobra, teraz Kuba. Teraz. Teraz idzie to. Wow. Będzie mocne. Będzie mocne. O nic, że wszystko się... Czekaj, to idzie do śrubki. I wszystko będziesz mógł teraz umyć. No. Powolutku i dokładnie, ale... A czemu na trytki? A czemu co? Na trytki. No tu pewnie przyjdzie jeszcze ta czarna budowa, nie? No przyjdzie. No to. Przyjdzie. Ale to trzeba i tak na trytki zrobić. No. To jest taki magiczny. No na razie, no bo mamy niespasowane wszystko przecież. I tu rogi były. Tak. I tu rogi, no. Jak chłopaki pracę? O, tu już skręcamy plastik. Tomek, lampę już założyłeś? Jak to wygląda? O ty, lampa nowa. O, tablicę zakładasz już. Się świeci jak psu. No i mówię, kurde, ciężko było przyciskać, szkoda porysować, nie? No. Chciałem bardzo podziękować Kubie i Tomkowi, że wbili i pomogli mi. Patrzcie już, jak ten rapi od razu lepiej wygląda. Tutaj jeszcze jest dużo roboty, jutro będzie leciała już okleina. Sami zobaczycie wszystko po kolei. Tam, no. No tak, no z okleiną to jeszcze nie zobaczycie na tym odcinku, ale mówię, no dzięki, że wbili, że mi pomogli, no jest po prostu, no jest taki inny potwór.